Radni osiedlowi mają teraz bliżej do mieszkańców. 3 marca w olsztyńskim Kortowie uroczyście otwarto nową siedzibę tamtejszej Rady Osiedla. Radni dopięli swego po kilku miesiącach starań. Dzięki pomocy władz miasta, uniwersytetu i spółdzielni z Połem już korzystają z nowych pomieszczeń przy ulicy Prawocheńskiego. Wcześniej siedziba nasza mieściła się w MPC-u. To miejsce nie było zbyt wygodne, daleko od osiedla. Mieszkańcy tam mieli trudności z dotarciem. Myślę, że to miejsce, ta nowa siedziba jest zdecydowanie lepiej położona, wygodniejsza dla wszystkich. Siedziba Rady znajduje się w nowym budynku z Połem. Mieści się w nim sklep spożywczy. Radni zgłosili się do prezesa spółdzielni Stanisława Tunkiewicza z prośbą o wygospodarowanie pomieszczenia jeszcze zanim budynek powstał. Prezes przystał na propozycję. Porozumieliśmy się z panem rektorem, podpisaliśmy umowę dzierżawy i w sklepie, gdzie tego pomieszczenia miało nie być, powstał kącik specjalnie dla Rady Osiedla. Składam po raz kolejny podziękowanie właśnie spółce z Połem za to, że zmieniła ten obiekt na bardzo piękne, tutaj piękny budynek. Przecież to było taki kawałek Kaliningradu tutaj, a myśmy to wszystko tutaj pięknie zmodernizowane. Za wynajem pomieszczenia będzie płacić miasto. Prezydent Piotr Grzymowicz ma nadzieję, że nowa siedziba Rady Kortowo będzie sprzyjać aktywizacji mieszkańców osiedla. Spotkania, które będą się tutaj odbywały, te dotyczące różnych obszarów aktywności społecznej i kulturalnej i również związanej na przykład z olsztyńskim budżetem obywatelskim. Jestem przekonany, będą cieszyły się dużym powodzeniem. Rada Osiedla Kortowo nie jest pierwszą, która swoją siedzibę ma w budynku z Połem. Spółdzielnia udostępnia swoje pomieszczenia także radnym z Brzezin i Zielonej Górki.